Oglądając Zmierzch czy Pamiętniki Wampirów, bycie wampirem może wydawać się ekscytujące. Wieczne życie, poznawanie nowych ludzi, wieczna młodość. Brzmi fajnie, prawda? Ale na dłuższą metę bywa to przygnębiające. Nasze dawne demony nie pozwalają nam o sobie zapomnieć. Grażyna Źrebie aktualnie jest bardzo mocno przygnębiona. Chciała być wampirem, chciała spędzić resztę życia z Calebem, ale ostatnio rozmyśla o starych czasach. Ze strychu znalazła stare zdjęcia z jej licealnych lat. Tam poznała swoje najlepsze przyjaciółki, z którymi aktualnie nie ma kontaktu, ponieważ wszyscy porozjeżdżali się w dalekie zakątki simowego świata. Te zdjęcia wywołały w niej emocje, których nie czuła już dawno. Mimo że jest wampirem i jej serce nie bije już tak jak człowieka, to zastanawia się, czy bycie krwiożerczym potworem było dobrym pomysłem. Dlatego powróćmy wspomnieniami do starych licealnych lat Grażyny. Witam was, moi drodzy, w specjalnym odcinku Grażynowa, w którym to nasza główna bohaterka Grażyna Źrebie powraca do liceum. Mam dla was przygotowane 3 specjalne odcinki przed powrotem do szkoły. Będzie to seria tak zwana Back to School. Będę przedstawiać wam całą biografię Grażyny Źrebie, jak wyglądała jej rodzina i w jaki sposób zamieszkała w Wierzbowej Zatoczce. Pierwszy z nich oglądacie właśnie teraz. 20 i 27 sierpnia mam przygotowane dla was również 2 specjalne odcinki. Zobaczymy, jak przyjmą się te odcinki. Mam również przygotowane podczas tych 3 dni rozdanie na 3 rozszerzenia do Simsów. W tym tygodniu możecie wygrać licealne lata. Wystarczy jedynie zasubskrybować mój kanał, dać lajka pod tym filmem oraz zaobserwować mnie na Instagramie i napisać komentarz z jakąś waszą najlepszą szkolną historią, a na sam koniec napisać wasz nick z Instagrama. Na przykład możecie napisać komentarz: wpadł mi telefon do kibla. Nick: kocham Bigos. I za tydzień, w sobotę, będą wyniki. Wybiorę osobę, która wygrała. Zapraszam was również na stronę Instant Gaming, gdzie możecie kupić gry taniej. Lecimy do filmu. Poznajcie rodzinę Źrebie. Grażyna jest już wam dobrze znana. Aktualnie jest wampirem i jest matką 4 dzieci, ale nie znaliście jej historii. Jak to się wszystko zaczęło? Już wam mówię. Grażyna urodziła się w mieście Henford-on-Bagley. Jej matką jest Katarzyna Źrebie, która urodziła ją zaledwie, kiedy miała 16 lat. Rodzice Katarzyny nie byli zadowoleni i wyrzucili ją z domu. Jej chłopak i ojciec Grażyny, Bartłomiej, mieszkali na odludziu, w Oazie Zdrój. Nie mieli za co żyć, nawet za co zjeść, ale największym i najważniejszym priorytetem było szczęście ich córki. Kiedy Katarzyna spędzała czas w domu, poświęcając się Grażynie i opiece nad nią, Bartłomiej wyprówał sobie żyły i pracował do utraty tchu. Grażyna powoli rosła i również postanowiła sobie, że jak dorośnie, da z siebie wszystko, żeby pomóc swoim rodzicom. Kiedy Grażyna miała zaledwie 7 lat, zobaczyła, jak jej mama płacze. Nie wiedziała za bardzo, co się dzieje, bała się zapytać. Kiedy podeszła do mamy i zapytała, co się stało, niestety dowiedziała się, że w fabryce, gdzie pracował Bartłomiej, doszło do poważnego wypadku. Wybuchła fabryka, w której pracował jej tata. Grażyna była mała, więc za bardzo nie rozumiała, co się właściwie dzieje. Katarzyna płakała i płakała, ale nie mogła pokazać przy córce, że jest słaba. Postanowiła, że po śmierci jej pierwszej miłości da z siebie wszystko, żeby Grażyna mogła pozwolić sobie na dostatnie życie. Podjęła się pracy w laboratorium, gdzie pracowała jako pani sprzątająca. Wiecie, mycie łazienek nie było pracą jej marzeń, ale od czegoś trzeba zacząć. Po czym poznała tam Lennona Fishera. Był on naukowcem, który od razu zakochał się w Katarzynie, ale ona nie mogła zapomnieć o Bartłomieju. Zawsze był w jej sercu. Dlatego uknęła pewien plan. Lennon
pomoże jej w pracy i zdobyciu awansu, a później przywłaszczy sobie jego badania naukowe. Miłość kwitła, Grażyna w ogóle nie wiedziała o planie swojej matki i bardzo polubiła Lenona. Nadal mieszkała z matką w Oazie Zdrój, jednak później przeprowadzili się do San Meishuno, gdzie w apartamentowcu mieszkał właśnie Lenon Fisher. Katarzyna i Lenon pobrali się, wydawało się, że miłość kwitła, po czym nadszedł czas do zrealizowania planu Katarzyny. Podczas jego nieobecności wykradła mu jego badania naukowe i przedstawiła je Radzie w laboratorium. Pomyśleli sobie, że osoba o tak słabym doświadczeniu nie mogłaby podjąć się tak dokładnych badań. Jednak przez to, że Lenon opowiadał jej o tylu rzeczach, które robił w pracy i o jego badaniach, że jej uwierzyli, bo nie mogłaby przecież tak dokładnie opowiedzieć o tym, jak przeprowadzała owe badania naukowe. Katarzyna została głównym naukowcem w laboratorium, a Lenon niestety został zwolniony. A Katarzyna wniosła o rozwód, po czym wszystko przeszło na nią, cały majątek. Tak naprawdę nie zostało mu nic. Katarzyna cieszyła się w niebo głosy i przez to zatraciła swoją empatię do innych. Grażyna wiedziała, że jej matka bardzo się zmieniła, była bardzo oschła i nie dała dotrzeć do siebie. Katarzyna ciągle krzyczała na swoją córkę i musieli ciągle się przeprowadzać, żeby Lenon ich nie odnalazł i nie mógł udowodnić, że to właśnie ona zabrała jego badania i doprowadziła do ruiny. Katarzyna za wszelką cenę chciała, aby Grażyna była idealna we wszystkim. Musiała mieć idealnie ułożone włosy, idealny makijaż, idealny wygląd. Dlatego przez jej wpływ Grażyna stała się chorobliwą perfekcjonistką. Nawet jeśli przez chwilę miała lekko napuszone włosy, automatycznie szła do łazienki i musiała wszystko przywrócić do stanu pierwotnego. Katarzyna bardzo się zmieniła, a jej córka nie mogła poznać tej kochającej matki, którą kiedyś była. Gdzie podziała się jej kochająca matka, która zrobiłaby dla niej wszystko? Katarzyna poświęciła się zbyt mocno swojej pracy. Miała gdzieś uczucia Grażyny i innych dookoła. Liczyła się tylko praca, pieniądze i przeprowadzki. Nadszedł czas 10. przeprowadzki, tym razem do miasta Copperdale. Nowa szkoła, nowe otoczenie, nowi ludzie, nowy pokój, znowu. Grażyna nawet nie rozpakowała swojej walizki, bo wiedziała, że pewnie za miesiąc znowu będzie musiała się przeprowadzić do nowego miejsca. Jutro czeka ją pierwszy dzień w szkole i ciekawe, jakie historie będzie musiała przeżyć na nowo. A gdzie jest Lenon? Tego na razie nie wie nikt. Jaram się strasznie, bo to był plan na ten odcinek Grażynowa pierwotny, który miał powstać, ale były zbugowane lata. Teraz mi działa Copperdale i mogę normalnie sobie pograć. I się jaram. Tutaj mamy naszą Grażynę, która jest nastolatką i jej mamę. Dom pobrałam z galerii, tu macie nick. Grażyna Źrebie jako nastolatka tak naprawdę nie sprawiała żadnych problemów. Poznaliście już jej historię przed filmem. Grażyna stoi na baczność, tak jak tutaj ktoś drinka zrobił, do niej drink daje i chce robić jakieś dziwne akcje. I ona ma serio 17, więc przypał lekki. Może najpierw przejdziemy do twojego pokoju. Czemu twoja mama siedzi i przegląda twój komputer, Grażyna? Ona cię stalkuje, ja wiem, że ona jest surowa, ale żeby cię stalkować, mama jak zwykle nie poświęca jej zbyt dużo uwagi. Normalna sytuacja, przy drinku nie ma chlania. Sprzedaj za 57, patrzcie jaka zdolna. Tutaj patrzcie jaka piękna willa, ciekawe kto tam mieszka. Może się przejdziemy zaraz na park rozrywki, może kogoś spotkasz znajomego, Grażyna. Ogólnie odmłodziłam wszystkich znajomych teraźniejszych Grażyny do wieku nastoletniego, żeby oni też mieli, wiecie, swoje licealne lata, żeby spotkać ich w szkole. Trzeba się wymknąć z domu, jak na nastolatkę przystało. Tak mama pewnie nie zauważy, że ona syjdzie. Gołębie! Gołębie są! Gołębie! Patrzcie, jaki gołąb! Wow, ale ładne polana! Co to jest? Julia Szynka? Może się przywita, jesteś nowa w tym mieście, Grażyna. Suli, suli! Sula! Może oprowadzisz mnie po mieście, dopiero przyjechałam. Gelsi? Napa!
Może przejdziecie się gdzieś na ten diabelski młyn, pójdziecie. Może sobie zdjęcia zrobicie, nie wiedziałam, że jest budka. Wow, patrzcie jakie ładne. Pierwsze poznanie Grażyny z Julią Szynką. Połączyłam uniwersa. To jest ulica Neonów z Wrocławia. Pogadajmy. Jutro idę pierwszy dzień do szkoły. Jeśla. Aha. Rynę siup. Szysztywab. Oprowadź mnie trochę po świecie. Po świecie. Po mieście. Ciekawe, czy będzie ich widać, jak oni będą jechać na tym diabelskim młynie. Fajnie by było. Nie widać, bo tu są zamknięte. Kosmit. Tu jakiś dom strachów. To przejdźmy się z Julią Szynką. Fajnie było? No widać po waszych mianach, że nie za bardzo. Wow, dom strachów. Gdzie ona poszła? Gdzie ona polazła? Gdzie ty leziesz? Pójdźmy na melanż czy coś. No nie wiem, zamulasz. Jutro pierwszy dzień w szkole. Mordo. Trzeba iść w melanż. Czemu jesteś smutna? Ponura ona jest, no widać. Chcę zobaczyć tego jest jakiś ten. Julia Szynka, dodaj. Cześć stara, życzę ci wspaniałego dnia. Cześć stara. W tamtych czasach nie było telefonów, ale... gdzie możecie pójść? Jako nastolatki, które chcą iść w melanż. Czemu jest zimno, jak jest lato? Stwórz stylizację modową, chodź. Coś w stylu Grażyny trzeba. O, może damy to. Może Grażynie się spodoba pewnie. Pewnie będzie ją nosić ciągle, jak dorośnie. Chyba tak. Stare dobre czasy. On ma pistolet. Ja nie mogę. Kto to idzie? Ale jakaś konkurencja chyba wyglądowa. Myślę, że jest taka super. Sula. Czemu się dosiadłaś? Jak ty masz na imię? Katrina? Coś mi świta. Baba Exenoy. Ten typ z pistoletem się do nas dosiadł. Stąd iść, trzeba stąd iść. Idźmy stąd szybko. Spotkaliśmy Katrinę. Jeromis Goofa. Weibo. Dodaj do listy kontaktów, dodajmy Katrinę. Patrz, jaki słodki kotek w kartonie. Dobra, trzeba się pożegnać. Sula. Eleanor do kontaktów. O, dobra, git. Idziemy do domu. Jutro czeka nas pierwszy dzień szkoły po podróży z... miasta. Po przeprowadzce. Zobaczymy, jak to będzie w szkole. Dziś był super dzień, gdzie jest matka. Matko! Ogląda telewizor. Spóźniłam się, wiem. Oj. Spóźniliśmy się trochę, jest 23. Oh, Jeruk. Onksoib. Wifloy Frolus. Erebef. Dobra, wyślij SMS-a, że fajnie było dziś. To czas iść spać. Zobaczymy, co jutro przyniesie nam szkolny dzień. A mama Grażyny ma dopiero za 2 dni do roboty. A. Wstałaś już? Ona chce jeść. Przerwa obiadowa to świetny czas na poznawanie przyjaciół. Kto ma ochotę na super mega przyjaźń? Ja! Kawusie do szkoły rano. Oczywiście. I ogólnie mamy nową szkołę, która jest również z galerii. Tutaj wam dam nazwę tej osoby. Wydaje mi się, że jest o wiele lepsza niż w oryginalnej Simsowej, bo po prostu oryginalna Simsowa szkoła jest tak pusta. Bez obrazy. Tutaj mamy recepcję. Kurde, to wygląda zarąbiście, moi drodzy. Nie zdążyłam zrobić szkoły. Weź szafkę sobie. Frąć ci ma! Odśwież się. Pierwszy dzień w szkole. Zuli, Zuli! Szkoda, że tyle ludzi na przykład nie przychodzi. Grażyna, spotkamy się. Możemy się spotkać, Katrina. Tutaj mamy matę do ćwiczeń. Nie ma dziś wszystkich w szkole. On ma złotą koszulkę. Kipuna. Sombra clothing. Shiloh. Nalfik. O lol. On powiedział nam, że szukają jakiejś cheerleaderki do zespołu. Może się zgłosimy? Nie idziesz na zajęcia? Na zajęcia idź. A, nawet nie poszłaś na zajęcia, bo nie starzyłaś. No to wracamy na chatę. Poszło na spotkanie drużyny cheerleaderskiej, dobra. Może ją przyjmą. My jako matka, która bardzo się przejmuje naszą córką, wyjrzymy to zdjęcie, żeby zobaczyć, z kim nasza córka się zadaje. Podejrzana. Sprawdzimy jej komputer, z kim tam pisze. O, spróciła. Przyjęli ją! Wow, Grażyna! Trzeba pójść na imprezę. Dzisiaj nie spotkamy się z Julią Szynką. Spotkamy się z Katriną. Nie, łapna.
Hen Fabi? Gibberity! Pójdziemy dziś na imprezę, może. No coś zazdrosna jest, że ty jesteś tą cheerleaderką. Vinny will grab Bitwix. You know what? Barbahoy! Wendina? Aha. Podróżuj dziś z Katriną. Zamów drinka dla grupy, może. O. Bartem! You're no! O, Katrina przyszła, dobra. Nie ma drinka, coś się zacięło. Bricks! Gosh of whips! Dobra, pójdę do łazienki. Ty popilnuj mi drinka, Katrina. Napij się tego. Już nic się nie stanie złego, prawda? Aha. Nic się przecież nie stanie złego, prawda? Oh. Gdzie jest Katrina? Uciekła. To jest sama w barze. Cześć, melanż! Nie obchodzi mnie nic. Trzeba pójść potańczyć. Dobra, Grażyna, trzeba wrócić do domu. Zaraz mi po taksówkę. Twoja mama się pewnie martwi. Meanwhile. Taksówkarz ją gdzieś wywiózł. Gdzie tu nie ma zasięgu. O, nawet nie może zrobić nowego posta, bo nie ma zasięgu. Ona mnie wystawiła. Ale co tutaj mogę zrobić? Jeszcze tyle mgły. Jesteś głodna, zmęczona. Jesteś w jakimś nieznanym mieście z gargulcami. Zapytaj się tego człowieka, gdzie jest droga. Trochę wygląda blado. Sula. Nie zjesz mnie? Wiesz, gdzie jest mój dom? Guma, thanks. Nie gadaj mi o tostach z serem, powiedz, gdzie jest jakiś Adonda, Wallacane, Mesa. Nie wiem, czy byś chciała rozmawiać z jakimś obcym człowiekiem. Co on tak szybko chodzi? Podejrzany on jest. Kto to jest? Beric. W sumie? Ciekawie. Nie jest groźny. Oh, Kankuya. Fajnie spędzacie czas przynajmniej. Właśnie nojba, Kunze, Niech odprowadzi cię do domu. Miły gość, w sumie. Podziękuj mu za to, że cię odprowadził. Brapna. Twej. Zgubienie się z imprezy nie było takim złym krokiem. Grażyna wtedy poznała Caleba i naprawdę spędzili ze sobą wspaniały czas. Jednak przez to, że Caleb skrywał jedną tajemnicę dotyczącą tego, kim jest naprawdę, a jest wampirem, niestety po tym wszystkim musiał wymazać Grażynie pamięć i uciekł. A Grażyna myśli, że ktoś taki jak Caleb Vator nie istnieje. Niestety takie są konsekwencje wiecznego życia. Dobrze, moi drodzy, mam nadzieję, że taka pierwsza historia biograficzna Grażyny wam się podobała. Spotkaliśmy Julię Szynkę, dowiedzieliśmy się tak naprawdę, w jaki sposób Grażyna poznała Caleba. W cudzysłowie poznała, bo tak naprawdę ona do teraz myśli, że wcześniej się nie znali. W następnym odcinku 20 sierpnia będzie kolejna biografia i kontynuacja tej historii. Zobaczymy, jak się przyjmie ten odcinek. Back to school. Tradycyjnie życzę wam miłego dnia, miłego popołudnia, miłego wieczoru, miłej nocy. To byłam ja i widzimy się już w środę o 16 w kolejnym filmie. Nie z Simsów, ale równie ciekawym. Pozdrawiam was.